Hej, cześć wszystkim. Witamy w ostatnim pożegnalnym odcinku naszego video podcastu Klasa Atlasa. Jest ze mną ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj nie bierzemy się za kolejny temat dotyczący filozofii obiektywizmu, nie poruszamy kolejnego wątku w ramach Klasy Atlasa. Chcielibyśmy dzisiaj po prostu pożegnać się z wami wszystkimi. Podziękować Wam, naszym widzom, za te wspólne pięć sezonów i powiedzieć, co proponujemy dla Was dalej, jeśli dalej bylibyście zainteresowani filozofią obiektywizmu, ideami Ayn Rand i w ogóle samorozwojem i rozwijaniem siebie, swojego życia, Waszych pasji, Waszej pracy. Więc przede wszystkim pięć sezonów za nami, od bardzo skromnych początków nagrywanych w świetlicy wolności przez całą masę odcinków krótszych i dłuższych poświęconych etyce epistemologii, polityce, ostatnio estetyce, przez całą masę luźniejszych odcinków. Dziękujemy wszystkim naszym widzom, wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim, którzy byli z nami od początku, albo którzy wskoczyli na tę kolejkę zwaną Klasa Atlasa w trakcie. To dla Was, tak naprawdę, nagrywaliśmy. Bez oglądających, bez słuchających, nie, było, nie miałoby to najmniejszego sensu, więc dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy byli z nami. Mamy nadzieję, że coś, z tego wyciągnęliście, że w jakiś sposób skorzystaliście na, na naszej pracy i że klasa Atlasa do czegoś Wam się przydała. Oczywiście, mimo że kończymy ten projekt, to tak jak zawsze zachęcamy do y, lajkowania, szerowania. Będziemy wdzięczni za udostępnianie naszych odcinków Waszym znajomym. Ludziom, z którymi chcecie toczyć polemiki, albo do czegoś ich przekonać, albo do czegoś ich po prostu zachęcić, czy zasygnalizować im inny punkt widzenia, wysyłajcie im nasze filmy, podsyłajcie im nasze wideopodcasty. Będziemy za to szczerze wdzięczni. Tak jak jesteśmy wdzięczni za cały ten wspólnie spędzony czas, to już będzie ile? Dwa lata? No Trochę już minęło, także wielkie dzięki Dwa za tę wspólną przygodę. Zacznijmy w 2019. Jeszcze dobra, czyli 4 lata. 4 lata. 4 lata. No to tym bardziej. Wielkie dzięki za tę e, wspólną przygodę i wspólną podróż. Ziemowit. Tak, no dziękujemy przede wszystkim. No to ty już powiedziałeś, tak podsumowałeś to, ja bym powiedział teraz to, że klasa Atlasa. Powinna być dla Was wstępem do obiektywizmu, takim bardzo luźnym wstępem. Taki, takie było założenie, że my przedstawiamy w zarysie pewne elementy filozofii RAND. Nie wchodzimy głęboko w duże szczegóły, bo po prostu to by wymagało wielu, wielu godzin takich, nagra takich nagranych seminariów i wykładów, a to też nie o to chodzi, chodziło o luźniejszą trochę formę. Więc ja, ja, bym, ja bym chciał, żeby po prostu dla tych osób, które chciałyby dalej. Yy, zgłębić swoją wiedzę dotyczącą rant, jej filozofii i myśli, no to żeby po prostu sięgali do jej tekstów. Niestety tutaj wydaje mi się, że konieczny jest po prostu język angielski, więc jeżeli się nie czujecie z angielskim na, na siłach, to musicie się poczuć i po prostu zacząć czytać. I taka rada dla tych, którzy tego jeszcze nie robili, Czytanie po angielsku jest tak, że im więcej będziecie czytać, tym później będzie łatwiej. I to samo, jeżeli chodzi, jest cała masa kursów na stronie Iron Institute. Jak wpiszecie, jak wpiszecie tam Courses Iron Institute, to wyskoczy cała masa właśnie kursów, które są o wszystkich tematach. Epistemologii, cnoty, etyka, polityka i tak dalej, historia filozofii. Tego jest naprawdę, naprawdę jest bardzo dużo źródeł. E, oczywiście tym pierwotnym źródłem to powinny być teksty Rand w oryginale, w e, e, oryginale, zwłaszcza, że większość tak nie jest przetłumaczona. W drugim rzucie właśnie te kursy różne też na YouTube ANEL Institute wrzuca bardzo wiele wykładów z różnych konferencji. To też są, to też są zawsze dobre e, źródła. Więc generalnie mówię o tym po to, żeby nie było tak, że, że klasa Atlasa to jest koniec yy, czyjejś podróży, y, czyjejś drogi y, y, poświęconej właśnie zgłębianiu filozofii RAN, tylko bardziej jako początek, jako jakiś tam punkt wyjścia, a nie punkt dojścia. Yy, no i właściwie tak. No i właściwie tak. No dobrze, no to w takim razie co? Ty może. Akcentem. Ja się ja się, ja się ja się cieszę, że projekt zaczęliśmy, skończyliśmy, zamknęliśmy, bo myślę, że po prostu jego formuła już się wyczerpała, bo po prostu przerobiliśmy wszystkie, wszystkie gałęzie filozoficzne z punktu widzenia obiektywizmu. Też w niektórych odcinkach stosowaliśmy obiektywizm. Do pewnych, to było bardziej autorskie z, z naszej strony. Jak rozmawialiśmy o intersekcjonalizmie czy o white privilege, no to wiadomo, że to nie pisała o tym Rand, tylko to było nasze zastosowanie filozofii obiektywizmu do tych problemów. Więc, więc było też trochę takich odcinków, powiedzmy, bardziej autorskich. No i po prostu mówię, jeżeli skończyliście całą klasę Atlasa i chcecie dalej zgłębiać, to po prostu to po prostu sięgajcie do źródeł i do różnych, do, do źródeł mam na myśli źródła, źródła czyli do esejów rand, do też powieści rand, one są równie ważne jak nieważniejsze, no i do angielskich, anglojęzycznych źródeł, których jest naprawdę dużo i naprawdę możecie się, Dowiedzieć wielu rzeczy. Taką podstawową książkę dla wszystkich, którzy chcieliby tak od A do Z zgłębić obiektywizm w jednym, że tak powiem, rzucie, to jest książka Leonarda Pikowa, który był tym głównym uczniem Randon i jeszcze zresztą żyje, ma chyba już prawie 100 lat. Serio, chyba 98-99? Jakoś tak, nie, jakoś absurdalnie dużo. W sumie, a może się mylę ma to już sprawdzić, czy faktycznie, czy ja się nie mylę? 89. A, dobra, no to mu dałem mu dekadę więcej. Przepraszam, no to 89. Myślę, że ci wybacz. E, on nawet nie wie, że ja istnieję. E, w każdym razie on napisał książkę w 91. Objectivism Philosophy, The Philosophy of Ayn Rand. I, I to jest taka monografia, która po prostu idzie od początku do końca. Jest to prawdopodobnie najlepsza książka, która istnieje, która przedstawia obiektywizm jako cały system, więc definitywnie tę książkę bym polecał jako, jako kolejną rzecz. Mateusz, jakieś ostatnie słowa? Ostatnie słowa. Mam nadzieję, że więcej Wam pomogliśmy uporządkować sobie idei w głowie niż zapętlić i zamotać. No i to życzę wszystkim Wam Wszystkim Wam razem i każdemu z Was z osobna powodzenia na dalszej drodze zarówno zgłębiania filozofii, jak i praktykowania jej i aplikowania w swoim własnym życiu. Używajcie rozumu, bądźcie racjonalni, miejcie swoje cele, praktykujcie cnoty, osiągajcie swoje wartości i... Żyjcie dobrym, szczęśliwym życiem, niezależnie od wszystkiego, całego chaosu, który może Was otaczać. Także trzymajcie się. A niezależnie od tego, że klasa Atlasa, jako klasa Atlasa się kończy, no to czy Ziemowit, czy ja yy, nadal żyjemy i istniejemy, gdybyście chcieli z nami pogadać, czy spotkać się, czy coś, to yy, zapewne, czy to jakiś weekend kapitalizmu, czy jakieś inne wydarzenie, będzie i będziemy tam dostępni więc zachęcamy do utrzymywania kontaktu no i powodzenia dziękujemy trzymajcie się cześć cześć